No i powiem teraz coś niepopularnego. Ja w ogóle jestem bardzo, bardzo feministyczna. Chyba takim filmem, który istnieje w moim życiu cały czas, to jest Podwójne życie Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego. Ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie, jak pierwszy raz go zobaczyłam, a miałam chyba wtedy 13 lat. I gdzieś tam on się przewija co jakiś czas. Chyba ten rodzaj wrażliwości, jaki miał ten reżyser w swoich filmach, absolutnie do mnie apeluje i trafia. Koncepcja tego, że gdzieś jest ktoś, kto podobnie czuje do nas, albo że mamy jakieś swoje alter ego, bo można to w różnoraki sposób rozumieć. Kim bylibyśmy wtedy, jak żylibyśmy, jak zachowywalibyśmy się. Chyba to są takie tematy, które mnie poruszają. To się łączy też z tym, jaki zawód wybrałam. Bo tak naprawdę w byciu aktorką interesowało mnie to, kim jeszcze mogę być. Nie zamykanie się w swoich ramach, tylko swojego życia, tylko też wychodzenie poza to, czasami zachowywanie się w sposób absolutnie nieracjonalny czy nieadekwatny do tego, jak żyjemy, kim jesteśmy. I eksperymentowanie z tym bardzo mnie fascynowało. W ogóle, bo jeszcze teraz jeszcze powiem o moim twórcy, o twórcy zagranicznym, którego też filmy bardzo, bardzo lubię, to jest Woody Allen. Dlatego, że Woody Allen dla mnie ma coś takiego, że mówi o głębszych tematach właśnie z dystansem. I wydaje mi się, że to jest coś, co jest bardzo trudne do osiągnięcia w filmie. I moje ulubione filmy to są te z dawnego okresu, czyli Annie Hall i Hanna i jej siostry. Annie Hall chyba jest takim filmem, który bardzo na mnie oddziaływał. Opis, pokazanie relacji dwojga inteligentów, ich dramatów, miłości, ale też tak naprawdę neurotyczności obydwojga bohaterów i ten dystans i autoironia, która mnie totalnie porusza, rozwala. Ja w ogóle jestem bardzo, bardzo feministyczna, jeśli chodzi o kino. Lubię, gdy kobiety są głównymi bohaterkami. Może powiem tutaj o dwóch przynajmniej takich kreacjach, bo niestety kobiety mają mniej szans na kreację, ponieważ jest mniej filmów, gdzie naprawdę są głównymi bohaterkami. Pierwsza jest taka może bardziej znana. To jest oczywiście Marion Cotillard jako Edith Piaf. Absolutnie, absolutnie poruszająca, wzruszająca, tworząca kreację, ale nie kopiująca gestów Edith Piaf czy jej sposobu mówienia. Czyli podeszła do tego absolutnie w sposób wewnętrzny, próbując odtwarzać świat emocjonalny bohaterki. Inspirując się prawdziwą Edith Piaf, ale nie kopiując jej. Myślę, że dano jej szansę stworzyć coś takiego. I to jest też fantastyczne, że reżyser umie zobaczyć coś w aktorze więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Czyli po prostu nie była obsadzona po warunkach. To jest fenomenalne. A druga taka rola, to jest taki film Księga Dina. I Maria Bonnevie, która grała główną rolę, tak. Myślę, że ta rola wymagała ogromnie wiele od niej. Ekshibicjonizmu, ale nie tylko fizycznego, ale też emocjonalnego. Ona tam gra taką bohaterkę nie z naszej cywilizacji. Trochę niezrównoważoną, dziką, która wymyka się takim ramom, które narzuca jej społeczeństwo. Jeszcze takie bardzo skostniałe, skandynawskie. Tak naprawdę ten film dla niej warto obejrzeć. Takim aktorem, który jest bardzo, bardzo znany, ale nie jest taką typową gwiazdą, to jest Philip Seymour Hoffman, który uważam, że jest wybitnym aktorem i absolutnie przeistacza się
do swojej roli. Wydaje mi się, że można go jakoś tak, on mi się kojarzy z, znaczy ja nie miałam szansy widzieć Tadeusza Łomnickiego na scenie, ale z opowieści też, które słyszałam w Akademii Teatralnej, to chyba ma coś takiego, co właśnie miał Łomnicki, że on absolutnie wchodzi w postać, jest wizualnie jakby niepozorną osobą, niepozornym człowiekiem, natomiast tak przykuwa uwagę w filmie. To jest aktor, którego nie tylko miałam szansę widzieć w filmach takich jak o Trumanie Capote, ale też miałam okazję go zobaczyć na scenie. I to naprawdę było fantastyczne.